Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Rzymie, Villa Bonelli i oprócz recytacji wierszy naszych noblistów Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej obchodzimy dzisiaj piątą rocznicę urodzin naszego fantastycznego stowarzyszenia Le Rondini. Nasze jaskółki już od 5 lat działają tutaj dla nas w Rzymie i w okolicach i dzisiaj między innymi świętujemy ich piąte urodziny. Stowarzyszenie Le Rondini jutro, bo 29 czerwca, tak naprawdę to jutro będzie obchodziło 5-lecie swojej działalności. Kto będzie chciał zobaczyć niektóre nasze projekciki, są w tych dwóch czerwonych księgach, są ulotki, które opisy, takie tylko o tym rzucić, prawda? Zobaczyć nasze najważniejsze rzeczy. My wykorzystaliśmy okazję, że zbliżają się urodziny dwóch naszych noblistów, Szymborskiej i Miłosza. Dlatego spotkanie nazywa się Poeci Nobliści Wiesława Szymborska, Czechow Miłosz. Przy okazji będzie w okolicy także nasze urodziny. Pani Buczykowa! Pani Buczykowa! Co takiego, pani Głowacka? Temu rudemu gołębiowi niech pani ziarna nie sypie. On już nie jest z tą siwą. On już sobie znalazł inną. Oj, dobrze, dobrze, pani Głowacka. Proszę, musiałam nagrodę za co? Na co? Światło padło z nich. Dlaczego właśnie na tych, a nie innych? Czy to obraża sprawiedliwość? Czy narusza troskliwie piętrzone zasady? Strąca ze szczytu morał. Narusza i strąca. Spójrzcie na tych szczęśliwych. Gdyby się chociaż maskotka stać się musiał, nagrodę za co? Za to. Światło padło z nich. Dlaczego właśnie na tych, a nie innych? Czy to obraża sprawiedliwość? Czy narusza troskliwie piętrzone zasady? Strąca ze szczytu morał. Narusza i strąca. Spójrzcie na tych szczęśliwych. Gdyby się chociaż... Nasze drogie jaskółeczki, to wspaniałe są dzieteczki. Nad Rzymem często fruwają i już piąty roczek emocji nam dostarczają. Dziękujemy za wskazówkę i życzymy owocnych kolejnych wielu, wielu. Alicja, moja bankarena Jacek Tyk. Dziękujemy. Czy ironia, czy przeznaczenie, podczas gdy znalazłam wiersz, upamiętnienie. Wiersz ten godny jest, aby wyrazić najlepsze życzenia dla stowarzyszenia. Dla was, drogi jaskółki, wiele radości i siły do coraz wyższych lotów. Ode mnie, dla was, moje życzenia. Upamiętnienie wiersz pani Wisławy Szymborskiej. Jaskółko, sprawy ci kochankowie. Co się wreszcie nie kochali, nigdy nie zapominali. Jaskółku, cierniu chmury, kotwico powietrza, ulepszony lichaże w niebo wzięty. Jaskółko kaligrafii, wskazówko bez nich, wczesno ptasi i dotyku, zejdzie na niebiosa. Jaskółko, ciszo ostra, żałoba wesoła, aureolo kochanków, zmieni się. Pani Wisława. Z okazji obchodzonego jubileuszu 5-lecia Stowarzyszenia Le Rondini proszę przyjąć od zarządu oraz wszystkich członków Stowarzyszenia Pensjery najserdeczniejsze gratulacje oraz słowa uznania dla waszej działalności. Życzymy wam dalszego rozwoju oraz wielu sukcesów. Niech te uroczyste obchody będą dla was okazją do miłych, pełnych wspomnień spotkań, które przyniosą wiele niezapomnianych chwil. Z poważaniem prezes pani Bożena Kuczyńska, wiceprezes Edyta Kuczyńska. Dziękuję bardzo. Pani Kamilo. Oczywiście nie mogę zabraknąć konsulatu na piątych urodzinach jaskółek. Od pani Iwona, nie wiem, proszę mi pomóc. Od początku istnienia, czy troszkę później współpracujemy i pracujemy inicjatywnie? No, prawie. Kilka prawda? Miesięcy później, bo potem od pierwszego roku, praktycznie, prawda? Stąd też, tak jak już powiedziałam, nie mogło zabraknąć. Zabrakło niestety pani konsul Iwek Wojtasik, która w ten weekend miała już inne obowiązki rodzinne, stąd też nie mogła się pojawić, a bardzo chciała i bardzo żałuję, że nie może tutaj z Państwem być.
Jestem ja i życzę właśnie na ręce pani Woleczek, że się składam życzenia dla wszystkich osób będących członkami stowarzyszenia i sympatyzujących i dla wszystkich państwa tutaj życzę nam wszystkim udanych lat. Dziękuję serdecznie. Ja Renata, jak więc obecnie w zarządzie stowarzyszenia, nasze stowarzyszenie jest malutkie. Obecnie w zarządzie jestem ja. Jest moja siostra, która rzadko się pokazuje, ale powiem wam szczerze, że bez niej nie miałabym ani sił, ani możliwości ekonomicznych, ani takiej powiedzmy motywacji też, prawda? Więc pozdrawiamy Marlenę, nie ma jej dzisiaj, natomiast pozdrawiamy. Jest Renata. Renia! Są tu z nami główne jaskółeczki, czyli prezes Stowarzyszenia Le Rondini Iwonka Bigos, wiceprezes Stowarzyszenia Le Rondini Renatka Kobędzowska. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Słuchajcie, kiedy to się zaczęło i jak to było? Dzisiaj 5 lat, czyli 2010. Dzisiaj, tak naprawdę jutro. 29 czerwiec 2010 rok. Powstaje Stowarzyszenie Le Rondini, zapisane oczywiście w Agenzia delle Entrate. Wszystkie dokumenty podpisane, złożone, zatwierdzone. I czyli jutro, tak naprawdę jutro będziemy obchodzili pełne pięciolecie. Kiedy się zaczęło, jakie były pierwsze inicjatywy? Bo wy tych inicjatyw macie bardzo, bardzo, bardzo. Pierwsze inicjatywy to były na pewno Dzień Cukrzycy. Od 5 lat go robimy. Explora. Spotkania związane... Podnieść troszkę, żeby wszyscy widzieli wasze projekty. Spotkania związane z Dniem Języków Europejskich. Spotkania związane ogólnie z kulturą polską dla Polaków, dla Polonii Rzymskiej i dla Włochów, na przykład Wielkanoc, Boże Narodzenie. No okay. Zawsze, oczywiście Jan Paweł II. Zawsze jest coś związane typowo z kulturą, wystawa lub jakiś koncert lub spotkanie na przykład z naszym niezapomnianym Chopinem w szkołach włoskich i potem to w ciągu lat się rozwijało. Potem oczywiście inne inicjatywy zdrowotne jak Common Italia, Race for the Cure. I potem już cyklicznie tak zwany różowy październik, czyli miesiąc prewencji raka piersi dla kobiet i niebieski listopad, Światowy Dzień Cukrzycy. Aha, czyli to są takie stałe. To są takie stałe, tak, tak. To są takie stałe. Pokaż, co tu jeszcze jest, proszę bardzo. Tu jest 2010, 11, 12, 13 rok. Tutaj na przykład jest wystawa Maria Kiwi-Skłodowska w bibliotece, wystawa Wieliczka. Tak, pamiętam. Prawda? Tutaj były Dzień Cukrzycy. Tak. Tu najróżniejsze inne rzeczy, akcje. Wcześniej zajmowaliśmy się też akcjami społecznymi, na przykład pomóc dzieciom przetrwać zimę. Do tej pory, po raz piąty w tym roku, zrobiliśmy też zbiórkę dla dziecka z koła cukrzycy w Lublinie. Utrzymujemy z nimi stały kontakt i przynajmniej raz albo dwa razy do roku organizujemy paczki dla tych dzieci. Znaczy w ogóle wasza działalność to też akcje charytatywne, bo to dosyć sporo akcji organizowaliście, dosyć sporo akcji charytatywnych. Są to zbiórki dla ludzi, którzy potrzebują pomocy. Na początku były to zbiórki i ubrań, i żywności. Raz tylko zrobiliśmy zbiórkę pieniężną dla rodziny z Katowic. Oczywiście WOŚP, dzięki Alicji. Wielki sukces. Dzięki wszystkim organizatorom. Tak. No potem był Dzień Polski, prawda? Też braliśmy udział w Dniu Polskim, gdzie była zbiórka pieniążków dla dzieci z Ukrainy. Także to są, czasami są to nasze akcje, czasami dołączamy się do akcji organizowanych przez innych. Dokładnie. Co tu jeszcze mamy? A, jest tutaj Explora, tak jak mówiłam, że od 5 lat tutaj też będzie w tym roku, prawda? Narodowe czytanie. Nie wiemy, czy w tym roku się powtórzy, bo zmienił się prezydent, ale przez 2 lata braliśmy udział w narodowym czytaniu. Różne dni zdrowia, serce, nerki.
współpraca tutaj była, prawda, z Instytutem Polskim, była cała Polonia czyta dzieciom. Tak, było. I tutaj współpracujemy z innymi stowarzyszeniami włoskimi lub wielokulturowymi na terenie Rzymu. Także mamy sporo różnych inicjatyw. No słuchajcie, jest to niesamowite, naprawdę niesamowite. Co co w najbliższej przyszłości? W najbliższej przyszłości, tak, już pracujemy. W najbliższej przyszłości na pewno Explora. To będzie koniec października lub początek listopada. Tak. I w środku listopada będzie na pewno Dzień Cukrzycy. Poza tym mamy jeszcze w planie 2 lub 3 spotkania literackie, takie jak dzisiaj, prawda, dzisiaj poświęcone było też noblistom. Nasz projekt przewidywał 10 spotkań, zostały nam jeszcze 2. Jeszcze dwa. Tak. Okay. Także już po wakacjach. No to fajnie, słuchajcie, plany wakacyjne? Do Polski. Idzie na wakacje. Do Polski. Iwonka do Polski. Do Polski. Ja też w tym roku niestety do Polski ze względu na problemy rodzinne, także po prostu muszę ten czas poświęcić na rozwiązanie problemu. Na rozwiązanie problemu. Właściwie to mojej mamy, która po prostu troszeczkę zaczęła chorować, także po prostu muszę to życzymy zdrowia. Życzymy zdrowia. Muszę jej po prostu dużo pomóc. Także życzymy zdrowia mamie w takim razie, ale na pewno znajdziesz trochę czasu, żeby wypocząć. A to na pewno. Także od czasu do czasu jakiś taki wypad kilkudniowy gdzieś tam się robi w ciągu roku, bo to tak najlepiej robi się odpoczywanie. Nie raz, a długo, a kilka razy w ciągu roku. Także taki, ale krócej, tak? Ale krócej, taka odskocznia w sumie od rzeczywistości i od codzienności, także Iwonka, ty też do Polski, na wakacje? Tak, ja do Polski, na miesiąc. Na miesiąc. Co roku na miesiąc do Polski. Oczywiście. Słuchajcie dziewczyny, to w takim razie życzymy owocnej współpracy na przyszłość. Dziękujemy. Wielu, wielu, wielu projektów. Pracujecie bardzo ciężko, ale jest to dla nas, przynajmniej dla Polonii, jest to bardzo przyjemna praca i takiej pracy chcemy. Dziękujemy. Także i zapraszamy na kolejne imprezy. Oczywiście. Dziękujemy bardzo, będziemy na pewno. Życzymy jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego, udanych wakacji i do następnej imprezy. Dziękujemy, do widzenia. Również Państwu życzymy udanych wakacji i pozdrawiamy z Rzymu Alicja Kołtunowicz, moja bankarella, Jacek Pydyn, Wideo Pyja.